Nazywam się Krzysztof Szulawski, jestem instruktorem rekreacji ruchowej, Nordic Walking, ćwiczenia psychofizyczne, Tai Chi Chi King. Jestem entuzjastą zdrowego stylu życia i od 5 lat entuzjastą Nordic Walkingu. Na co dzień prowadzę hurtownię warzywniczą oraz sklep, w którym się obecnie znajdujemy. Kiedy zaczęła się Pana przygoda z Nordic Walking? Moja przygoda z Nordic Walking zaczęła się około 5 lat temu. Zakupiłem kije w markecie, zwykłe kije. Okazało się, że to są kije trekkingowe do chodzenia po górach. Szybko zorientowałem się, że to nie są dobre kije. Zrobiłem szkolenie, żeby jeżeli coś robić, to już robić dobrze. Zrobiłem szkolenie prawidłowej techniki Nordic Walking. Nauczyłem się chodzić prawidłową techniką Nordic Walking, która angażuje nasze całe ciało i spodobała mi się ta forma ruchu. Malina, malina w lesie rozkwitała, niejedna dziewczyna żołnierza kochała, niejedna dziewczyna żołnierza kochała. Nordic Walking tak mnie zafascynowało, że postanowiłem zrobić szkolenia tej formy rekreacji ruchowej. Na tych szkoleniach obserwowałem, zrobiłem 4 szkolenia, obserwowałem, wyciągałem dla siebie najważniejsze rzeczy, które mogę później zastosować, ucząc innych chodzić z kijami. Spotkałem się też z twórcą Nordic Walking, z Marco Quantanevą, z którego też poradziłem się, jak ta technika prawidłowa ma wyglądać, jak ta forma ruchu ma angażować nasze mięśnie. Te szkolenia pomogły mi na tyle, że opanowałem technikę bardzo dobrze, że mogłem ją przekazywać innym, ucząc innych. Bo widzimy na naszych ulicach, parkach ludzi chodzących z kijami, ale to jest 90% ludzi chodzi źle. Dosłownie 90, nawet bym powiedział 5. Prawidłowa technika Nordic Walking angażuje 90% mięśni naszego ciała. Ci ludzie co chodzą z kijami źle, oni noszą te kije. Nie odbijają się od podłoża, nie odciążają stawów, tylko noszą kije. Wystartowałem w rekreacyjnych zawodach w Warszawie, nie mając zamiaru ścigać się, tylko iść rekreacyjnie, ale okazało się, że są konkurenci, zaczęli iść szybko, także dołączyłem z nimi, starałem się iść szybciej, tak żeby zaangażować wszystkie swoje mięśnie. Okazało się, że udało mi się wygrać z młodszymi od siebie i spodobała mi się ta forma. W ten sposób obudził się we mnie duch walki sportowej z lat młodzieńczych. Zacząłem startować w zawodach sportowych. Kto może uprawiać ten sport i czy są jakieś ograniczenia wiekowe? Ten sport może uprawiać każdy. Ograniczeń wiekowych nie ma w górę. Od dołu byśmy zaczęli raczej od szkoły podstawowej. Już możemy, w szkole podstawowej już możemy wprowadzać Nordic Walking. Nawet jest wskazany z tego względu, że młodzież siedzi głównie przed komputerem, ma pozycję przykurczoną. A Nordic Walking powoduje to, że prostujemy nasze kręgosłup, prostujemy nasze ciało, angażujemy mięśnie, rozluźniamy nasze ciało, jest angażowana górna część naszego ciała, także jest to forma bardzo zdrowa, nawet zalecana jako rehabilitacja w sanatoriach, także począwszy od wieku szkolnego do wieku Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który też szkole tych słuchaczy, także też sobie świetnie radzą.
Także może to uprawiać każdy. Z Krzysztofem Człapskim znamy się tutaj od ponad 2 lat, prawda? Zaszczepił w nas tą miłość do Nordic Walking, uczył prawidłowej techniki i w końcu zabrał parę osób na 2 lata temu na mistrzostwa, finał Mistrzostw Polski do Gdańska. Tam startowało nas 4 osoby. Potem były kolejne ważne imprezy, rywalizacja sportowa, mnóstwo ludzi. W jaki sposób dobrać kije? Czy jest lepszy, czy gorszy sprzęt? Najprostszym sposobem doboru kij jest współczynnik 0,68 razy wzrost, co daje nam długość kija. Kolejną metodą doboru kija jest zachowanie kąta prostego między przedramieniem i ramieniem. I w zależności od osoby, jak zamierza chodzić, jeżeli zamierza chodzić rekreacyjnie, wolno, wskazany jest kij nieco krótszy. Jeżeli jest osoba, która chce chodzić szybciej i sportowo, wskazany jest kij nieco dłuższy. Różnice w kijach są duże. Większość w sklepach widzimy kije trekkingowe, które są składane. One nie nadają się do nordic walkingu, tylko do chodzenia po górach. Najlepszy kij do chodzenia, żeby uprawiać nordic walking, jest kij nieskładany, jest kij cały, który ma inną elastyczność. Różnią się one materiałem. Są kije aluminiowe, są kije z włókna szklanego, są kije wykonane z karbonu. Jakie są przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania tej formy rekreacji? Ja nie spotkałem się z przeciwwskazaniami do uprawiania nordic walkingu, a wręcz odwrotnie są raczej wskazania w sanatoriach na to, żeby rehabilitować nasz organizm po jakichś urazach, jest stosowany nordic walking. Także nie, według mnie nie ma przeciwwskazań do nordic walkingu. Jakie sukcesy ma Pan dotychczas na swoim koncie? No, z takich poważniejszych sukcesów moich to w 2011 roku osiągnąłem wicemistrzostwo Polski i wystartowałem w Mistrzostwach Świata w Austrii, gdzie zająłem 3. miejsce, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Świata. W 2012 jestem zdobywcą Pucharu Polski, jest to 7 startów w różnych miastach Polski. W 2013 też zdobyłem Puchar Polski i Puchar Pomorza. Głównym moim celem, jaki sobie teraz postawiłem, jest wprowadzenie Nordic Walking do szkół. Wprowadziłem już Nordic Walking do 2 ciechanowskich szkół. Jestem umówiony teraz na spotkanie w szkole społecznej. Tam będę prezentował pokazową lekcję Nordic Walking i po takiej lekcji młodzież ma szansę, żeby trenować Nordic Walking, ponieważ jest to forma, która może zastąpić gry zespołowe lub jakieś biegi indywidualne. Chciałabym jeszcze dodać o działalności społecznej Krzysia Człapskiego. Jest to taka działalność, na przykład, że opiekuje się domem dziecka w Kowalewie. Zawozi tam zawsze paczki przed Bożym Narodzeniem. Poza tym działa w przedszkolach. Uczy już małe dzieci, jak ważny jest zdrowy styl życia. Jakie wskazówki mógłby Pan przekazać osobom pragnącym uprawiać tę formę rekreacji? Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że systematyczny trening przynosi efekty. Pierwszy rok mojego trenowania trenowałem sam, wymyślałem sobie treningi. Okazał się to błędny, ponieważ są zasady, którymi trzeba się kierować. Prowadził mnie trener lekkiej atletyki. Moje efekty były lepsze, czyli miałem wyższe miejsca i poprawiałem swoje czasy życiowe. A gdy już zaangażowałem się tak na poważnie, zacząłem trenować ostrzej,
przepracowałem zimę. Bardzo ważne jest, żeby przepracować zimę, żeby wystartować w sezonie, być przygotowanym do sezonu. Wtedy naprawdę wyniki przychodzą same. Ze startu na start poprawiałem swój rekord życiowy. Także systematyczność i praca zimą daje efekty w sezonie. Chciałbym zachęcić wszystkich do spróbowania tej aktywności ruchowej, jaką jest Nordic Walking.